Handicap Food Champions, plus robimy paczki pod EA Sports FC, czyli trzeba mieć 7 zawodników z Serie A i bramki strzelać. Lecimy. Handicap Food Champions, czyli challenge, w którym strzelamy sobie samobuja na początku spotkania, no i próbujemy ten mecz wygrać. Food Champions. Natomiast ja chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić na weekend z Bejotem, bootcamp z Bejotem. Możecie to nazywać jak chcecie. W każdym razie przez 2 dni będę z wami trenowo we Wrocławiu. Będzie turniej z pulą nagród kilku tysięcy złotych w nagrodach rzeczowych. Także zapraszam was bardzo serdecznie. Sprawdźcie link w opisie tego filmu i w przypiętym komentarzu. No i jeśli chcecie, to wpadajcie, żeby potrenować i podnieść swojego skilla. A my wracamy do odcinka. Uwaga! Strzelamy samobuja. I co się dzieje? Czy rywal da pauzę? Dobra, kto obstawia na czacie, że rywal da pauzę? Bo pomyśli, że oddaje mu mecz. A jeśli nie pauza, no to myślę, że kurs na to, że on wyjdzie. Chyba, że zaraz na bramkę strzeli, no bo chciałem robić... Ale to... Ale ja... No... Dobrze, 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 Donnarumma. Chciałem zrobić handicap w utrzymie, zaprawiam, stracił bramkę normalnie, no. No i cyk, Donnarumma, 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 gol! I gramy. Zaraz będzie 2-0 prowadzić. Ty 2-0! To dobry handicap, dobry handicap. O kurde. To lecimy z Handicap Food Champions. Composure, tak, composure, composure. Composure, oczywiście. To jest nowy skład, oni się muszą zgrać. Są chłopaki z Serie A. Nie wiedzą, czego od nich trener oczekuje. Bez offside'u. Dybala! 1-2! Ale trafił się naprawdę mocny rywal. Czuć po ruchach. Oho! Gol. Musi być. Pięknie zagrał. 1-3. Kick-offa od razu. Leo nas kasuje. Zielonka! Dybala! 2-3. Dobrze, Paulo. Dobrze, Paulo. Trzymasz nas przy życiu tutaj. Ty, dobra piła. No tak! Rafael Leo! Tak spełniamy marzenia! Już nic się złego nie może wydarzyć! Chyba! Tak! Tak! Wygrywamy pierwszy mecz w Handicap Food Champions! Nikt nie powiedział, że będzie łatwo w tym challenge'u, no i pierwsze spotkanie właśnie to pokazało. Zobaczmy, co wydarzyło się dalej. Dobra, no to drugi meczyk w Handicap Food Champions. Ekipa kapitalna, jest Thierry Henry na ataku, a my oczywiście... Szybki samobój! I gramy dalej. I po jeden! I czy wyjdzie rywal, czy gramy dalej? Gramy, świetnie, brawo, czyli... Tutaj rywal, który czuje żyłkę rywalizacji z nami. Dobre. Tak jest! Leo i 2-1. Pięknie! Kapitalnie, Paulo Dybala, 3-1. Witam, Bartek, udaną serię, goście poniesienie, bo to brama i Bejot Lejek. No, ja też to lubię, to uczucie. Zastanawiam się, co myśli rywal i ja myślę, że jest to jakaś wewnętrzna frustracja na pewno, no ale cóż no. Takie prawa piłki nożnej. Mam prawo sobie strzelić samobuja, prawda? Jak ten przechwyt? Gol! Arnautowicz! 4. Kto tak ładnie wjechał? Dybala. No i 5-1. Elegancko. Lecimy! Piękny samobój! I 0-1. Ale pauza tutaj dana. A ja chcę grać dalej. Pięknie, Arnautowicz, kapitalnie. Dobrze, Dybala po krótkim. Zmieści. Ależ pięknie znalazł to podanie do Dybali. 3-1. I to rywal zreszkwituje. Ale mi przykro, nie? Bo to wiadomo, że to Polak, nie? RKS Hufdo, to wiadomo, no. No ale cóż, takie zasady challenge'u. Arnautowicz. No i mija się z piłką Donnarumma. Dybala! Ależ to zmieścił! I bramka do szatni. Ej, o! Poparliśmy się na kick-offa? Ale dobrze, Donnarumma czujnie. Bez palonego! O, Leo! Leo! Znalazł ten pas! Znalazł ten strzał. O, ale teraz poklepali. Mua, miodzio. Jestem gotowy na to już, panie rywalu.
No jeszcze samobój sobie rywal strzela na sam koniec. Oddaje nam tą bramkę, którą mu daliśmy na początku. No i cyk! 4-0 w Handicap Foot Champions. Jakoś to idzie. Jakoś to idzie. Dzisiaj wieczorem na streamie będę dalej dogrywać zmagania właśnie w tym challenge'u, także zapraszam was bardzo serdecznie na Twitch.tv/BJ. Wpadajcie, pokibicujcie, no i pogadajmy sobie na żywo. Do zobaczenia, do usłyszenia.